Hej dzieciaczki, jesteście ciekawi, jak słodziakom poszło pieczenie i dekorowanie pierniczków? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami! Witajcie kochani! Czy chcielibyście ze mną upiec, a później udekorować świąteczne pierniczki? To super! W takim razie zapraszam Was do mojego królestwa! Przygotowałam wszystkie potrzebne rzeczy. Tutaj są składniki na ciasto piernikowe. A to jest wałek do ciasta, aby je rozwałkować. Jak już to zrobimy, to będziemy mogli tymi różnymi foremkami wykrawać pierniczki. Jakie fajowe foremki! Tyle różnych wzorów! Gwiazdka, serce, kwadrat. Jest i choinka. I konik na biegunach. Tak. Do wyboru, do koloru. Zosiu, a czy to są dekoracje do pierniczków? Tak, Zuziu, zgadza się. Nimi będziemy upiększać nasze pierniczki. Ale jest ich dużo. Są takie kolorowe. Co my tutaj mamy? Pisaki cukrowe, posypka kolorowa, krem, mniam, mniam. O, mam jeszcze takiego różnego rodzaju ozdóbki, kolorowe posypki. Są piękne, już nie mogę się doczekać tego dekorowania. Ja też jestem ciekawy, co to nam wyjdzie. A wy, drogie dzieciaczki, jesteście ciekawi efektu końcowego? Jeśli tak, to zostańcie z nami. Od czego zaczynamy, Zosiu? Najpierw wyrobię ciasto. Wszystkie składniki będę powoli dodawać do siebie. Zosiu, chcę popatrzeć z bliska. Chcę nauczyć się robić takie ciasto piernikowe. Dobrze, Zuziu. W takim razie patrz uważnie. Zaczynam od mąki. Do mąki dodaję 2 łyżki miodu. Później cukier, sodę oczyszczoną, aby pierniczki urosły. Teraz dosypuję przyprawy piernikowej. Jeszcze łyżkę masła i jedno jajko. Oj, jajko nam troszkę ucieka. Teraz zacznę je ugniatać. Powoli dolewając mleko. Ciasto musi być średnio twarde. Długo tak musisz ugniatać? Myślę, że już wystarczy. Ciasto jest gładkie. Posypię teraz troszkę mąki, aby ciasto nam się nie przykleiło. I rozwałkuję. Mogę ja to zrobić, proszę. Dobrze, Zuziu, spróbuj. Zuzia wzięła się za wałkowanie ciasta. Oj, nie wiedziałam, że wałkowanie to taka ciężka praca. Chętnie pomogę. Nie trzeba, ludzku, chcę to zrobić sama. Od początku do końca. Inaczej się nie nauczę. Bardzo dobrze ci to idzie. Już prawie gotowe. Ciasto jest idealne. Ciasto nie może być zbyt cienkie, bo wtedy pierniczki wyjdą za twarde. I co teraz? Co teraz? Chciałbym wykrawać z foremek pierniki. Tak, to jest ten moment. Którą foremkę wybierasz? Ja zrobię piernika w kształcie gwiazdki. Lucek powoli i dokładnie wykrawa z ciasta dużą gwiazdę, co wcale nie było takie proste. Moja gwiazdka gotowa. Pięknie, Lucku. Kto chce być następny? Może ty, Jerzyku? Pewnie, że chcę, Zosiu.
ja wybieram konika na bieguna, a później go pięknie udekoruję. Teraz moja kolej na mojego pierniczka. Ja wykroję z ciasta serce. Podoba Wam się moje serduszko? Ja oczywiście wybieram foremkę z choinką. I tak każdy ze słodziaków po kolei wykrawał z ciasta pierniki. A wiecie co? Padłem na pomysł, że może zrobić dziurki w piernikach, a po upieczeniu nawleczymy na nitkę i w ten sposób będziemy mogli powiesić je na choince. Bardzo dobry pomysł, Rysiu. Pierniczków przybywało coraz więcej. Gotowe. Teraz pierniczki nałożymy na tackę. I już po chwili była zapełniona. No i mamy je. Teraz włożymy je do piekarnika, aby się upiekły. Jak pięknie pachnie. Zosiu, chyba pierniki są już gotowe. Dobrze, pójdę sprawdzić. Miałaś rację, pierniczki upieczone. Pachną cudownie. Teraz pozostaje je tylko udekorować. Słodziaki czym prędzej zabrały się za dekorowanie swoich pierniczków. Zuzia była bardzo niecierpliwa, więc jako pierwsza zaczęła upiększać swoje serduszko. Obrysuję serce białym pisakiem. O, nawet nieźle mi to wyszło. Jeszcze czerwone kropeczki dookoła. A w środeczku zrobię kolejne serduszko koloru zielonego. I co, podoba Wam się pomij bardzo? Teraz moja kolej. Czeka mnie nie lada wyzwanie. Moja gwiazda będzie cała czerwona. Oj, myślałem, że to będzie prostsze. Ale spokojnie. Na tym jeszcze nie koniec. Teraz ładnie ją udekoruję. Dodam białe koraliki. I białym pisakiem namaluję coś takiego. Skończyłem. Bardzo ładnie mi nawet wyszło. Teraz ja udekoruję swojego konika na biegunach. Obrysuję go białym pisakiem. Jeszcze oczko. Ale fajowy konik na biegunach. Na pewno powieszę go na choince. Teraz moja kolej. Choinka oczywiście musi być zielona. Zrobię jeszcze białe łańcuchy i czerwone bombki. Dzieciaczki, podoba Wam się moja choinka? Ja udekoruję takiego pierniczka. Nie mam jeszcze gotowej koncepcji, ale uważam, że improwizacja też może być ciekawa. A nie mówiłam? Mój pierniczek jest na pewno najkolorowszy. Zostałam jeszcze ja. Jesteście ciekawi, co mi wyjdzie? Dodam jeszcze fioletowe serduszka. A środek zrobię na żółto. Efekt końcowy równie kolorowy. Spisaliście się na medal. Pierniki są przepiękne. A w dodatku jakie smaczne. Miam, miam. Rysia, nie opierdaj się nimi, bo ty świąt zabraknie. Napiekliśmy ich mnóstwo. Na pewno nikomu nie zabraknie.
a na choince będą świetnie wyglądać. Miałeś bardzo dobry pomysł z tymi dziurkami. A ja mam pytanie do naszych małych widzów. Kogo pierniczek podoba wam się najbardziej? Napiszcie, że mój, proszę. A ciekawy jestem, czy wy dzieciaczki piekłyście już w tym roku pierniki z rodzicami? Napiszcie proszę w komentarzu, a my przypniemy wam serduszko. A na dzisiaj to już koniec. Żegnamy się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Drogie dzieciaczki, jeśli wam się podobało, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia!